Jak ja bym przekonywał takiego człowieka? Nie przekonywałbym go. Niech mogą mnie zabić, że ja nie nawracam, że ja robię różne inne rzeczy. Wie pan, ja w Kasisi się naoglądałem takich scen, jeżeli chodzi o nawracanie, że nigdy nie uwierzę, ja, być może ktoś uwierzy, że można nawracać inaczej. W Kasisi, gdzie siostry po prostu wstają o godzinie 5 albo o 4 na wspólne modlitwy, mogłyby sobie darować, bo Pan Bóg by się nie obraził na pewno, ale wstają, bo chcą być wierne, o 4:30 czy tam o 5 zaczynają modlitwy. Później jest cały dzień pracy. Praca, modlitwa, praca, modlitwa, praca, modlitwa. Przewijanie, załatwianie, wożenie do lekarza, organizowanie, koordynowanie tych naszych 50 pracownic. A to dziecko wróciło ze szkoły i kobra je ugryzła, a to się zasmarkało, a to ma 40 stopni gorączki, a do tego przyjechał ojciec, który jest pijany i trzeba coś z tym zrobić, czy go wpuścić, czy nie wpuścić. Życie. Kiedyś była taka sytuacja, że byłem świadkiem organizowania tam pewnej wizyty rządowej, do której doszło i przyjechał młody człowiek, polityk, który zdecydowanie kościół do kitu, księża bez sensu, siostry wiadomo, w Afryce kościół się zajmuje tylko tym, że rozprzestrzenia AIDS, bo nie pozwala używać prezerwatyw i tak dalej, wszystkie te mądrości. Przyjechał taki nabuzowany, wyjeżdżał po tygodniu przygotowania tej wizyty i przyszedł do siostry i mówi: siostro, a jak można zostać chrześcijaninem? Co trzeba zrobić, żeby zostać chrześcijaninem? Tak? I katechezę mu wygłosiło życie. Nie żadnym wieczorem, nie żadną transparentem, nie żadne seria wykładów, cudowne rekolekcje, coś tam, tylko życiem. Po prostu żyły jak chrześcijanki i wziął się i nawrócił. Tak? I jak wygląda w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich proces? Co, apostołowie urządzają warsztaty, konferencje, rekolekcje modne i tak dalej? Nie, żyją jak chrześcijanie. I ludzie, którzy ich spotykają, mówią: ej, a co można zrobić, żeby do nas dołączyć? I zaczynają za nimi chodzić. Dość gadania, teraz trzeba robić, bo ludzie już słyszeli, tak jak ten ksiądz, co zjadł wszystkie kolacje, ludzie już słyszeli wszystkie słowa na świecie. Od buddystów, przez komunistów, przez muzułmanów, przez chrześcijan, przez katolików, protestantów, zielonoświątkowców, wszystkie słowa padły, wszystkie książki są napisane. Teraz jest tylko i wyłącznie możliwe, żeby ludzie się nawracali, czy nawracanie, moim zdaniem, nawracanie życiem. Nawracanie tym, co tu u nas się mówi, nienawidzę tego słowa, świadectwem. Nie ma innej opcji, bo nikt nie uwierzy. Jeżeli nie zobaczy, że ty to sobie przepracowałeś i w tobie to pracuje i że nawet nie będzie wiedział, jak to nazwać, ale będzie patrzył na ciebie i mówił: kurka wodna, on ma w sobie takie światło, że się chce z tym człowiekiem być. Że co można zrobić, żeby być takim jak on? Jakoś chociaż trochę się przysiąść, żeby tej energii trochę do mnie przyszło. I my się będziemy nawzajem nawracać. Ilu ja znam muzułmanów, którzy mnie czynią lepszym chrześcijaninem? Wierzę, że ja jako chrześcijanin paru muzułmanów uczyniłem lepszymi muzułmanami.